wszystkim, z tej strony Martyna, ja i mój komputer, który buczy ostatnio znowu, bo muszę go wyczyścić, a nie mam kiedy. I śnieg za oknem, mimo że mamy początek jesieni albo koniec jesieni, w sumie nie wiem, musiałabym to w końcu sprawdzić. Jak my tu zaraz zimę mamy, no tak, bo my mamy każdą porę roku po jednym tygodniu, musimy to zmienić. Ale dobra, już przejdziemy do tej zimy, bo tak w sumie trochę smutno. Nie pamiętam nawet, czy ja miałam jakieś tam inne podejście do tych pór roku. Czekajcie, teraz znowu mi się słuchawki psują i znowu nie słyszę, co się dzieje w grze niestety. Muszę się dobrze tylko kabelkiem bawić. O, teraz słyszę. No, także witam Was oczywiście u Alicji, u naszej Julci, u naszego Karola i u naszej psinki Luny. Jak widzicie, Alicja z Luną jest na spacerze, ale zaraz będzie musiała iść z nią do domu, bo dziewczyny nie wracają. Boże, bo Alicja wraca po macierzyńskim do pracy, no tak. A dzisiaj spędzimy cały dzień z Julcią i Karolem. Luna zostanie sama w domu, ale na pewno kiedyś jej to wynagrodzimy. Może kupimy jej jakiegoś przysmaka przy okazji, jak się przejdziemy. Tutaj widzicie tatuś, córeczka tatusia totalnie. Julcia wygląda tak, proszę bardzo. Jest naprawdę przesłodka, nie mogę się na nią napatrzeć, niech ktoś mnie uratuje. Tak, wyślemy ją w pojedynkę, niech ona sama pójdzie. Mam nadzieję, że psa ze sobą nie weźmiesz, bo to by było... No nie, może w kupę wdepłeś. Aha, i się zbugowałaś. Okej, okay, to dobra kupa. Tylko odbaguj się, please. Idź do pracy. Kochana, ja się obrażę na cię. Czekajcie, bo ja mam kod odpalony, a nie, nie mam. No cóż... Żeby to tak brzydko nie wyglądało. Widzicie, co się dzieje z tą grą ostatnio? To ja nie wiem. Aha, wracasz do domu i już skończyłaś roboty, tak? A zamierzasz się odbagować, moja droga? Bo chyba coś tak nie za bardzo. O, patrzcie, naprawiła się! Ale nie, teraz ona... Co, teraz sobie wolne zrobiłaś? Coś ty odwaliła, Alicja. Ty chyba nie chcesz zostawiać się wszystkich samych, co? Bo jeszcze, że twój mąż jak zostanie sam z córką, to wszystko rozwali. Oj, Alicja, i co, nie mogę ci teraz wywalić do pracy z powrotem. No nie, nie mogę. Dobra. Weź się zajmij czymś ciekawym. W sumie to nawet nie wiem czym. Czemu Luna stoi tutaj? Aha, Luna się buguje też. Wszystko się buguje w tym domu. Nie wiem dlaczego. Nie mam żadnych takich modyfikacji, mam tylko ciuchy i... I w sumie tyle. O Jezu, jak się zmaterializowała tutaj. Aha, bo tu widzę fiszki. Porzucona, nieobecność rodzica, nie zostawiam, nie wracaj. Jak przecież masz ojca obok, halo. Dobra, siknij. Siknij dziecko. Bo dziecko się samo nie siknie. Ale masz tu drugie dziecko. Wyjątkowa więź, w sumie czemu nie? I weź się wyszczotkuj przy okazji, skoro już jesteś w domu. Ogólnie miałam w planie pójść na plac zabaw, ale pogoda jest taka, że w sumie to ciężko byłoby pójść gdziekolwiek. O, no to przy okazji jeszcze sprzedaż tutaj wszystkie rzeczy. Jak tutaj się zbliża zima, to teraz już nam się skończą w ogóle te plony. Smutno mi z tej okazji. Tak to na plonach zawsze mogliśmy sobie chociaż dorobić, a teraz no to tak średnio na jeża, szczerze. Co ty tu masz? Przysmak dla zwierzaków. A to też Lunce. Daj Lunie. Daj przysmak, Luna. Bo ona w ogóle tak uwagi od ciebie chce. To jest jakiś w ogóle sok wiśniowy. Weź to wyżej, co ty tu masz? Majsterkowanie, bańki mydlane. Jezus Maria, Karol, co ty trzymasz w tym wyposażeniu? Do ciebie to nawet nie patrzę, bo masz syf jak, o Jezu. Ach, te kubki dzieciaków to jest naprawdę niezła zabawa, bo oni potrafią robić przez pół godziny. Pół godziny. Ogólnie najlepsza recepta nagranie w Sims, czy nie nagrywanie ich. Uwierzcie mi, zawsze jak odpalam nagrywanie w Sims 4, to się mi gra buguje i właśnie... Ach, i ona tak stoi. I nie wiem, co ma robić. Co? Aha, to już tu zrobiłaś w ogóle. Tak kupiłam wampiry, tak kupiłam bodajże... O Jezu, jak to się nazywa? Jakoś się nazywa to... Małe dzieci? Nie, nie te małe dzieci. Że pokój dzieciaka, coś takiego i zabawa na podwórku, więc za niedługo będziemy modernizować tutaj troszeczkę nasz ogród. Ogród? Ale chyba jeżeli chodzi o pracę nad ogrodem, to zajmiemy się nimi tak na wiosnę, no bo na zimę to nie opłaca się w ogóle ogrodu budować, lepiej zająć się środkiem domu. Chociaż środek domu jest już prawie w sumie wykończony, no tutaj musiałabym tylko pozmieniać w końcu tapety i podłogi. Tutaj w sumie nic nie będę ruszać, no i tam muszę kupić umywalkę, bo moi Simowie ciągle sobie idą gdzie indziej, jeżeli chcą umyć ręce i to jest mega wkurzające.
No a resztę pewnie wydamy na małej pokój, bo ona będzie dużym dzieckiem. Aż 31 dni? To nie za dużo. Czy to nie za dużo? No cóż, będę musiała tutaj zmienić opcję, bo naprawdę 31 dni bycie dzieckiem? Halo, rozgrywka, tu mam długie. Musimy zrobić normalne, bo na to się nie da patrzeć, tylko pewnie zaraz się okaże, że wszyscy będą tu mi podrastać, co? A, patrzcie, ona ma 6, on ma 7, mała ma teraz 8, więc no tak w miarę. A ty? Luna? Chciałabym wiedzieć. Luna? Luna? Luna turla, jeśli chce to zobaczyć. Poczekamy chwilę, może ten śnieg przestanie padać. I się przytulała, nie? Dobra, tresura. Naucz ją. Kontynuuj naukę polecenia siat. Niech będzie. A ty, co ty robisz? Przeglądaj sieć. No może lepiej nie, co? Przeglądaj naukowe artykuły medyczne. Ta, przydaje się na coś. A mała, co tam? Tylko błagam cię, nie zepsuj niczego. Pobaw się, bądź grzeczna, co? Tu masz lalki tylko. No ja chciałam z nią iść na ten plac zabaw. Co prawda nie mam tych takich, wiecie, rur, bo to chyba było w jeszcze innych akcesoriach, ale... Ale mama na pewno będzie miała się gdzie tam bawić, tylko no w śniegu jeszcze mi dziecko zamarznie i mnie zabiorą. W ogóle co to jest? Rosnące śmieci, weź to zetnij czy coś. Sprzedaj owoc śmieciowy. Posz. Co nam rośnie przed domem? W ogóle weź się przebierz, jak ty wyglądasz. Aha, bo ty masz dwa takie same outfity. Więc nie zmieniałam ostatnio. Ach, ta gra, ona wie wszystko lepiej ode mnie. Nauczyłaś ją siadać. Co ty nie powiesz, co ty gadasz? No, jak pięknie. Pochwal ją jeszcze. A, my pójdziemy teraz zobaczyć, co z małą, bo mała jest głodna, więc małą trzeba będzie nakarmić. Chodź tutaj, daj jedzonko i może... W sumie jest taka pora drugiego śniadania, to jogurt jej daj. A ty, kochana, czy ty jesteś głodna? Nie. Ty byś mogła zrobić coś produktywnego, ale widzicie, w pracy pielęgniarek i w ogóle lekarzy, to tu nie musicie mieć żadnych skilli. Możecie tylko wyleczyć pacjentów i wszystko w tyłku. W ogóle pójdziemy na następny czas pracy z Alicją. Ale ja się zastanawiam, czy no z nią tej pracy nie zmienić, bo ona tak naprawdę pół życia tej pracy poświęciła już. Zaraz będzie dorosła. W sumie może złapie ją, wiecie, taki kryzys wieku średniego, że stwierdzi, że no nie, ja się tak nie nadaję i skorzystamy z czegoś innego. Bo niby jest tu na 6 poziomie, ale to, patrzcie, on jest na 7 i to jest takie, że on jeszcze zarabia jakąś kasę, ona tak w sumie średnio. No nie wiem, napiszcie mi, czy chcecie, żeby Alicja zmieniła pracę, czy ma siedzieć na tej samej co zawsze. Zdrap w ulubionym miejscu, bo jak co to mogę po prostu chodzić z nimi do pracy, no bo widzicie, muszę wykonywać te zadania, bo inaczej nie dostaną awansu. Chyba, że da się po prostu być tutaj wspaniałą, bez robienia tych punktów, ale w sumie to ja w to nie wierzę. Wyjmij ją i to posprzątaj. Czy mała będzie teraz coś chciała? Nie, mała nic nie chce. Co tu mamy? Graj w grę na tablecie. Ach, ja muszę ten tablet kupić, słuchajcie. Ja nie kupiłam tego tabletu w ogóle dla dzieci. On jest super, świetną sprawą. Tak, widzicie, tutaj pododawało się kilka nowych rzeczy. O, jeszcze to. Bagaż podróżny. Co to jest? Chcę to wyciągnąć. Ale nie zmieści się u niej w pokoju. To zrobimy jej tu. Będzie fajnie wyglądał. A jest jakiś taki brązowy? Jest. Kurczę, co to jest? Ja w ogóle nie wiem, bo ja kupiłam ten pakiet, bo tu, wiecie, jest jeden z tych zestawów, ale fajne meble. Kołyska! O Boże! To są... Bo słowo mi uciekło. Ja kupiłam ten pakiet, ten zestaw tylko dla wampirów, a wiadomo, że bardziej się opłaca kupować tę grę w zestawach niż tak normalnie. O, no gdzie jest ten tablet? Tablet. Ty, a byl, ety? Tablet? Króliś, to chyba ten. Wow, zgadłam. Ale patrzcie, mamy laptopa. Jestem w szoku. Nie wiem, co on tu robi, ale mamy laptopa. Tutaj pełno mi się podblokowało, ale tych rzeczy jest raz, dwa, trzy, cztery i takie, nie wiem, jeszcze kiedyś się wkręcę w te wampiry, nie wiem, czy w tej serii, czy w jakiejś innej, bo naprawdę, od kiedy tylko wampiry wyszły, to ja byłam nimi zainteresowana, tylko ja wtedy stwierdziłam, że przecież nie będę wydawać kasy na pakiety rozgrywki, bo to nie ma najmniejszego sensu, no bo kto wydaje
kasę na pakiety rozgrywki, one i wielkie dodatki, ale powiem wam, że jak się nie ma tych pakietów rozgrywki, tych akcesorii, to można się, że tak powiem, zeszczać. Patrzcie, jak oni słodko razem wyglądają. Cia, cia, cia. Ale nie ciągnij pieska. Ha, ten się cieszy. Popraw małej humor i ciągły kąp. Czemu jest spięty? Pewnie dlatego, że znowu jest zazdrosny. A ty co tam robisz? Widzę, driny walisz. Ładnie to tak driny walić. Ładnie to tak. Alicja, przestań, nie wolno ci. Nie wolno ci drinów walić. Zrobiłabyś może... A w sumie zupę z małże, czemu nigdy tego nie robiłaś chyba w domu? Co tam, Lonka? Co tak sobie dreptasz? Jezu, zobaczcie, jak ona jest przesłodka. Ja jej nie pozwolę umrzeć nigdy. W ogóle się zastanawiam, czy... Czemu ty nie gotujesz? Miałeś gotować. Zastanawiam się, czy nie dać Lunki do jakby... Jako takiej reprodukcji, słuchajcie, bo... szkoda by mi było nie mieć szczeniaka. Ona w sumie jest wysterylizowana, ale to można zawsze cofnąć. Możemy jej znaleźć jakiegoś fajnego faceta i wiecie, jakoś to... Aha, bo ty idziesz nią tu na dół. No dobra, spoko. I po prostu zrobić sobie jakieś szczeniaczki, bo w sumie ten dom jest taki duży, że fajnie by było, jakby takie szczeniaczki tutaj biegały. W ogóle ten dom podoba mi się najbardziej na świecie. On jest taki piękny, uwielbiam grać na tym sejwie. Granie tutaj sprawia mi taką przyjemność, tylko tych śmieci byśmy mogli się pozbyć. I kulunka, to też jest trochę irytujące, że te zwierzęta ciągle coś chcą. Mimo, że je smyrasz najbardziej jak możesz. Ona tu robi tą zupę z małży, która wygląda jak żygi, ale to nic. To nic, że to wygląda jak żygi, Alicja. Wszystko w porządku. Czy śnieg dalej pada, czy nie? O nie, nie pada. Tylko mała jest zmęczona, więc nie wiem, czy ona będzie chciała wejść gdziekolwiek. Dobra, weź to odłóż, bo na razie nikt tu nie jest głodny. Mała jest trochę zmęczona, ale ja bym chciała z nią wyjść. Dobra, przeżyję. Posiedzimy tam z godzinkę, dwie, na pewno nic się złego nie stanie, a Alicja zostanie i będzie pilnowała domu razem z mną. Julia spotka się z tobą na miejscu. No zdziwiłabym się, gdyby się nie spotkała z nami na miejscu. I proszę bardzo, jesteśmy. Oni są co prawda ubrani w takie, wiecie, zimowe, psowo stroje, ona ma w ogóle tą genialną kurtkę. Więc idealny moment sobie wybrałam, żeby ich gdziekolwiek wyciągnąć, ale to nic, chciałabym wam tą miejscówkę pokazać. Nie wiem, czy ona dalej będzie z galerii widoczna. Tutaj jest... to jest to. Magical Forest Playground. Jak widzicie, nie mam tutaj tych rzeczy, co nie zmienia faktu, że całkiem dużo się tutaj pościągało i na pewno kiedyś sobie uzupełnię grę o te zestawy. To jest od Eliandry Ity i wygląda naprawdę fajnie. Co prawda z tej perspektywy wygląda to trochę jak taki jeden wielki mes, bo widzicie, tu są drzewa, niektóre rzeczy są jakby zawieszone na tych drzewach i wy podchodzicie do tego i to jest takie, tutaj w ogóle co to jest? Co to jest? Jakiś kurczę teatrzyk, słuchajcie, teatrzyk do zabawy, ale nie wiem, czy to nie jest przypadkiem dla starszych dzieci. Mała jest trochę umierająca, tutaj jest w ogóle basen. I strasznie mi się to podoba, tylko że to nie ta pora roku na basen, a to baw się zabawką. Aha, czyli to jest zwyczajny ten zabawkowy, może zabawkowy z zabawkami kuferek. No dobra, bo ty nie masz takiego, znaczy dopiero co ci kupiłam chyba, ale to nic. W ogóle tutaj jakieś dziwne rzeczy latają. Ktoś wie, co to znaczy? I czemu to dziecko chce umrzeć? Uspokójcie je. Tutaj mamy coś do napojów. Mrożona herbata. A jaka droga jest ta mrożona herbata? Chciałabym to właśnie zamontować u nas. Zamontować. Kupić po prostu. Ale nie wiem. Mówię wam, to nie jest dobra pora roku na budowanie ogrodu, więc na razie musimy sobie jakoś radzić. Widzę, że Simów trochę tutaj przybywa i wszyscy wyglądają jak wzięci z nie wiadomo jakiego złego filmu. Tak to jest, gdy mody alfa mieszają się z modami zwykłymi, to wtedy macie takie biedne dzieci. Trochę to przerażające, ale to nic. Pozwólcie, że ja cyknę małej foteczkę, bo ona tak ślicznie tu wygląda, wokół tych wszystkich różowych rzeczy. Da-da-da-da-da, jeszcze ten motylek z tyłu, widzicie go? O, pięknie, będzie na mnie turkę. W ogóle, czy oni nie wychodzili o 12, nagle jest 14? To jest parcela prawie że obok. To jest interesujące. W ogóle ilość dzieci bez twarzy. Ja mam ochotę ich pousuwać, ale to są dzieci normalnych, mieszkających tutaj Simów. A ja im tej twarzy przywrócić nie mogę. Niestety.
Więc jesteśmy trochę w takiej dupie, dupie Marynie, brzydko mówiąc. No ale to jest rzecz, której nie da się cofnąć, mimo tego, że moda, który to powodował, no już usunęłam. I tak to wygląda w tym momencie. Czy ty nie masz nic takiego energetycznego? O nie, czemu ci się nagle potem tak sikać zachciało? Nie, nie, dobra, idź. Porządno. Najlepsza animacja w ogóle zrobiona przez twórcę. O nie, Menel! Boże, wyjdź. Wyjdź, zostaw nasze dzieci. Czy to jest ten alpaka? Ej, no nie przy córce, tak żeby nie widziała. Gościu. Tutaj widzę jakiś randomów. Ale w sumie nie brzydki ten Emil. Patrzcie na niego, jaki ma skin. Normalnie twarz wygładzona o 10 000%. A czy mama mogłaby wypić taką mrożoną herbatę? Nie, nie mogłaby. No czemu? Chociaż nie wiem, czy chciałaby, bo jeszcze po niej będzie się chciało siku. A możesz jej przeczytać książkę? Kurczę, nie ma książek dla małych dzieci. Będziesz musiał zacząć brać ze sobą. Czy ty możesz jakoś na tu... Mówmy się jakoś. Może swoje potrzeby. Naucz słów, proszę dzieci. Czemu, co ty robisz? Serio, jakiś dzieciak jest wschodzącą gwiazdą i ty się jarasz? Co za niepoważni ludzie. No tatuś coś od ciebie chce, kochanie. Idź do taty. Wiem, że jesteś zmęczona, ale idź do taty. Co ty padniesz mi tu zaraz? Trzemni się na ziemi. Nie, kochana, nie. Idziemy do domu. Tak już jest pora, w sumie taka obiadowa, więc... Pora wracać. Jednogłośnie pora wracać, bo to takie trochę niebezpieczne. Z tego, co widzę. Mogłam jednak z nią zostać w domu. No ale wiecie, tak to jest. Te wszystkie rzeczy są takie słodkie. Jeszcze za niedługo kupię też im tą ślizgawkę, jak się trochę dorobią. No bo jak widzicie, z kasą jest ciężko. Remont też słabo nam trochę idzie. Chociaż chyba w sumie cały dom jest wyremontowany, ale wiecie, chciałabym jeszcze im sypianie trochę ładniej zrobić. Dobra, mała. Weź ją na ręce, albo nie. Zrobimy to tak, że położysz ją. Połóż Simkę i ja spać. A ty powiedz mi, czy ty, co ty robiłaś przez ten cały czas? Zdążyłaś zgłodnić. No to weź, poczekaj może na mężu, co? Albo zapasz kawę, albo drinki. Dobra, drinki, bo twój mąż będzie taki kochany i w ogóle zrób gineczki i potem weźmiemy obiad. Tutaj rozłożę wam. Zrobię to za ciebie, widzisz? A i co, widzisz, jak cię wyręczam? Tylko to trzeba zwalić. Tfu, wolni. O, po ostatniej imprezie to mieliśmy taki syf, powiem wam. Taka imba była wręcz. Mam nadzieję, że ty to dobrze odłożyłeś. No świetnie to odłożyłeś. Po prostu genialna jesteś. Genialna jesteś. Posiłek roku, no nie? To wygląda jak... Naprawdę śmiesznie to wygląda. Fu. Trochę tak... Tak, o... Okej, okay, weź sobie drinka i weź porcję. I ty też weź drinka i weź porcję. Ogólnie to zrobiłabym im kawę. Ale dzisiaj osobno wstali na śniadanie i tak jakby wtedy też tą kawę chyba pili, bo nie wiem, na śniadaniu się z wami jeszcze nie witałam, z tego co mi się wydaje, więc... Hej, ale wy wiecie, że chciałam, żebyście też jedli. O, to mnie wkurza, bo oni zawsze musicie wziąć najpierw jedzenie i dopiero potem picie. No i tak, bo ślimy nie ogarną przecież, ale usiądą tam, gdzie picie leży, nie? Teraz wstanie i się to przesuwa z tym wszystkim. Multitasking w The Sims 4 jest najlepszy. Ale nie, miło się na to patrzy. Widzicie, jak taka pięknie wyglądają razem. Kocham ich, naprawdę ich kocham. Kocham ich. Chcesz uprawiać jogging? Ty się tak zmęczyłeś zabawą z dzieckiem? Gościu, się uspokój. W ogóle jejku! Jak już ten śnieg pada. Tak pada, że już tam tutaj wszystko zamroziło, a na dworze nic nie ma. A może na tej części, w tym mieście, ten śnieg nie pada aż tak bardzo? Co tu się dzieje w ogóle? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Chciałabym wiedzieć. A to wam tu na razie zostawię, to się tam 8 godzin patrzy, to też. Czy ja to będę mogła pozyskać na zielonówki? Będę mogła. To na razie to zostawię tu. Mała sobie śpi w najlepszym, później się będzie chciała siku, no ale to później wiadomo. A Luna nie wie, co zrobić ze swoim życiem, tak właściwie jak zawsze. Luna, uspokój się. Johnny zastanawia się, czy zechcesz przejść do innego domu. Kurczę, Johnny, nie teraz, bo jestem trochę zmęczony.
by się jeszcze dało. Aha, czyli widzę, że ty posprzątasz. No to sprzątaj. Niech on nie sprząta, niech on to odłoży. To może w sumie sprzątnąć. Czemu mała tak piszczy? Weź ją zapytać, co się stało. Popłaszcz. Czemu robisz kawę? Kazałam ci robić kawę? Może masz po niej ochotę? Chowa się nie może, co? Rozumiem, że dla męża ta kawa, tak? Tylko nie wiem, czy po drinach on powinien kawę jeszcze pić. Moja droga, nie jestem tego pewna. No dobra, niech się napije. Ty też w sumie możesz. Możecie usiąść i obejrzeć jakiś film może? Oglądaj film. Powrót zginionego psa. Czy ty będziesz taki mądry i będziesz oglądał film? W ogóle musimy kupić tą maszynę do popcornu. Ale ciągle o tym zapomniam też. Ja w ogóle jestem taka, że ja dużo chcę zrobić i potem zapominam. Jakie to jest głośne. Widzicie, jaki piękny wieczór. Oni tutaj razem spędzą sobie czas. Mała sobie śpi spokojnie. No w sumie w miarę spokojnie, bo zmoczyła się majtki, ale to nic. Teraz sobie klapną. Aha, to jest też ciekawe. Z tego co wiem, to oni chyba ten... O Boże, jak się nazywa. Że oni ten popcorn nie jedzą o wiele dłużej. A ty ona co? Też oglądasz film? O Boże, co to jest? Jaki fajny! Boże, aż mam go pograć w trójkę, jak na to patrzę. Nie. Okej. Okay. Ujuj. Ej, lub. Ja myślałam, że te filmy to są tak robione... Że o, żeby były, a to naprawdę ma jakiś pomysł i fabułę. Ciekawe, ile lagów to twórcy tych filmów się zrobić. Czy serio z pustyni dobiegł do Apollosa Plains? Przepaczcie, przez Bridgeport biegnie. I teraz, jak to się nazywało? Isla Paradiso? Ej, jakie to jest mega urocze, a tutaj chyba Francja. Filmy? A tego nie wiem, co to jest. Ale genialny pomysł, twórców, naprawdę genialny. Boże. Jest! Przyszedł? O Boże, to ja gdy